serdecznie na konferencji prasowej Gryfa Słupsk, rozpoczynającej sezon 2023-2024 w czwartej lidze pomorskiej. Gryf Słupsk rozpocznie ten sezon w bardzo mocno przemeblowanym składzie. Pojawiło się w drużynie kilku, można powiedzieć, nowych, starych zawodników, a cel zespołu został jasno określony, jest nim awans do trzeciej ligi. Są dziś z nami prezes drużyny pan Mirosław Lewandowski, trener Krzysztof Miller i kapitan Patryk Dąbrowski. I porozmawiamy sobie z nimi o tym, co było, co jest i co będzie działo się w Gryfie w najbliższym czasie. Panie trenerze, bardzo proszę o podsumowanie sezonu przygotowawczego w drużynie. Witam serdecznie, dzień dobry. Uważam, że ten okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo dobrze i naprawdę jestem zadowolony, pomimo tego, że był to krótki okres, bo tylko 4 tygodnie, ale jest to problem wszystkich drużyn. Tak więc nie tylko nasz, nie szukamy usprawiedliwienia. Były pierwsze 2 tygodnie bardzo mocno intensywne. Później trochę zeszliśmy do obciążeń, tak więc uważam, że zawodnicy są przygotowani do sezonu i już nie możemy doczekać się pierwszego spotkania. Co do tego celu jeszcze tutaj, co powiedziałeś, to awans do trzeciej ligi. Chciałbym zaznaczyć słowo klucz, walka o awans do trzeciej ligi. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, będziemy walczyć w każdym spotkaniu, żeby ten awans zrobić. Dziękuję bardzo. Teraz nadszedł czas na pytania od przedstawicieli mediów. Bardzo proszę. Jak się wprowadzili przede wszystkim, ilu nowych zawodników jest? Tych, którzy nie grali w poprzednim sezonie. Jak oni się w twojej opinii wprowadzili do zespołu? I czy pojawił się ten element, na który liczyliście też w poprzednim sezonie, że to, że jest dwóch, trzech zawodników na jedną pozycję, buduje taką pozytywną rywalizację o to, kto będzie wychodził w pierwszym, 11. Co do zawodników, jest to około 8-10. Dlaczego około? Ponieważ też część zawodników trafiła do drugiego zespołu. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, zawodnicy myślę, że wkomponowali się bardzo dobrze w zespół i atmosfera w zespole dalej jest bardzo fajna. Myślę, że tutaj kapitan to jeszcze potwierdzi. Widać u chłopaków duże zaangażowanie i na boisku, ale także fajną atmosferę w szatni. Czuć że wszyscy mamy ten jeden cel i idziemy w tym samym kierunku. Bardzo zadowolony jestem ogólnie z tych transferów, bo na każdą pozycję mamy rywalizację. Oczywiście są drobne problemy, bo mamy kilka kontuzji. Paweł Śmitkiewicz, który wypada nam na jeszcze 5-6 tygodni. Wiktor Ciechański, który jeszcze 2-3 tygodnie będzie pauzował. No i jeszcze kilku zawodników po cięższych kontuzjach. Wojtek Pawlina czy Oskar Zieliński, czy wyjazd do pracy Miecznikowskiego. Są to jakieś delikatne problemy, ale sezon jest długi i spokojnie czekamy na ich powrót. Na czym się skupiliście oprócz tej wytrzymałościówki siłowych treningów w tym sezonie, w tym okresie przedsezonowym? Taktycznie coś się udało już wprowadzić, czy to jeszcze to będzie dopiero kwestia jakby rozegrania się w sezonie? Znaczy ten okres był krótki, tak jak powiedziałem, i głównie tutaj bazowaliśmy na treningu wytrzymałościowym, ale również gdzieś tam w postaci małych gier, jakichś zadań, zasad, które będą obowiązywały w zespole. Większość zawodników już to wiedziała, teraz musieliśmy wdrożyć nowych zawodników, a szczegóły będziemy po prostu dogrywać w trakcie kolejnych jednostek treningowych. Jak to teraz będzie zespół? Jeszcze raz? Jaki to teraz będzie zespół? Jakie będzie miał oblicze? Tak? Bo wygląda, że syna to musiał być zdeterminowany walką o utrzymanie i wtedy nie było czasu na różne jakieś tam koncepcje taktyczne, trzeba było się utrzymać. Teraz mieliście trochę luzu nowych zawodników, to będzie zespół bardziej ofensywny. Co będzie grało? Znaczy w tamtej rundzie dużą uwagę przywiązywałem do drużyny, z którą graliśmy. W tej rundzie bardziej chciałbym się skupić na naszych zawodnikach. Widzę bardzo duży potencjał, jakość na treningach i bardziej będę się skupiał na swoim zespole, na konstruowaniu akcji ofensywnych, ale to też nie znaczy, że po prostu nie będziemy się bronić, tak, czy czekać na swoje okazje w trakcie meczu. Chcemy być zespołem, który jest nieprzewidywalny i do tego będziemy dążyć. Ofensywny, decydujący własne warunki, czy jednak czekający na kontry? Ofensywny, decydujący własne warunki, ale tak jak powiedziałem, mecz będzie miał różne fazy i będziemy chcieli zaskoczyć przeciwnika różnymi wariantami. Kibice lubią takie porównania, trenerzy trochę mniej, ale Gryf będzie grał w ataku jaki zespół istniejący, grający na świecie? A jak trener by chciał, żeby grał jaki zespół? Tylko Madryt. To jest ciężkie pytanie.
Znaczy ciężkie. Przede wszystkim chciałbym, żeby to był nasz pomysł, żeby to był Gryfsów, tak? Ale jak już jest takie pytanie, to myślę, że Manchester City jest to kompleksowy zespół pod każdym względem i mamy Grealisha. Ktoś powiedział, że mamy Guardiolę, tak więc. Prezes też. Jeżeli tak naleciono tyle razy jest, to kto będzie tym Kevinem De Bruyne? Kevin De Bruyne? Myślę, że tutaj Andrzej? To jest podobny typ piłkarza, ale chyba się patrzy ze mną zgodzi, nie? Tak. Zgadza się. Czyli we dwójkę rzeczywiście tak będą grać jak w City? No mam nadzieję, mam nadzieję. Mam nadzieję też, że później będą tak się bawić jak w City, ale na razie poczekajmy. A w defensywie? W defensywie, znaczy to tak jak powiedziałem, to jest. Musielibyśmy wejść w szczegóły, a na to może gdzieś tam w późniejszym czasie, bo te szczegóły to też gdzieś tam odkrywamy karty przed pierwszym meczem. Ale w obronie cały zespół będzie bronił, cały zespół będzie atakował. I może tak pokrótce, chyba że ma pan jakieś inne pytanie, bardziej szczegółowe do tej obrony, chodzi o zawodników, czy mamy jakiegoś Stonesa, czy kogoś innego? Nie, bo generalnie wydaje się, że obrona chyba. Mimo że są młodzi zawodnicy, którzy przyszli, będzie najmniej zmieniona w stosunku do tego, co było wiosną. Takie mam wrażenie. Tak, to prawda, ale też będziemy przygotowani właśnie do dwóch ustawień na boisku i będą delikatne zmiany w tych ustawieniach, ale obrona tak jest najbardziej tutaj w tym momencie najmniej zmieniona, bo ten Paweł Świętkiewicz nam wypadł, tak więc troszeczkę nam to pokrzyżowało plany, ale sezon jest długi i myślę, że na pewno w trakcie dostanie swoją szansę i wtedy może będą jakieś zmiany, ale to chyba dobrze, jak obrona jest wydaje mi się, że była pewna w tej rundzie i tego się trzymajmy, że będzie tak dalej. Ale to mówimy o dwóch ustawieniach, czyli trójko obrońców albo normalnie czwórko obrońców? Czy... Mówimy o piątce obrońców i o czwórce obrońców. Okay. Zawodnicy już wiedzą, którzy wybiegną w pierwszej jedenastce? Nie, bo jeszcze ja sam nie wiem dokładnie, tak więc mam dwa znaki zapytania przy młodzieżowcach, ponieważ, no tak jak powiedziałem, no gdzieś tutaj kontuzja Wiktora Ciechańskiego, Kalinowskiego, to są jakieś tam delikatne problemy, ale to nie jest jakiś duży problem, z tego znaczy duży problem. Problem dla nas jest duży, bo szkoda zawodnika, tak? I ich czasu. Ale mamy świetnych młodzieżowców, którzy na pewno te luki wypełnią i jestem o to spokojny, tylko jeszcze się zastanawiam, jak to dokładnie będzie, jakie dokładnie będzie ustawienie. Ale to też dlatego, że naprawdę chłopaki na treningach pokazują bardzo wysokie umiejętności, ten poziom czasami jest wyższy w grze kontrolnej, treningowej na treningu niż na meczu, tak więc z dnia na dzień mam więcej znaków zapytania, ale pozytywnych znaków zapytania. Jak to charakterologicznie dobrać, bo nie ma co ukrywać, że w ataku tych zawodników jest tak dużo, że tam każdy będzie chciał po 90 minut grać, a tutaj trzeba będzie ich dzielić 45, 45 albo 60, 30, to tam z tym mogą być pogody. Myślę, że tutaj tam ustaliliśmy jasną zasadę na pierwszym spotkaniu. Wyjdzie dla mnie najlepszy zawodnik w danym tygodniu, który najlepiej wyglądał na treningu, albo inaczej, bardzo dobrze wyglądał mecz wcześniej. I tak naprawdę to jest piłka seniorska i ta rywalizacja jest normą i tutaj po prostu wyjdzie najlepszy zawodnik w danym tygodniu, a to, że mamy trzech napastników, czterech napastników, pięciu napastników, bo jeszcze dwóch młodych zawodników, to chyba dobrze, bo tego nam brakowało i to czuć jest po prostu w meczach sparingowych, że mamy tego napastnika takiego z prawdziwego zdarzenia. Teoretyka Dąbrowskiego zapytam, jeśli można. Widać, że zawodnicy, których jest po kilku, jak chcemy na jedną pozycję, podczas gier kontrolnych czy treningów, mocno starają się na tyle zaistnieć, żeby trener ich zobaczył i wystawił w wyjściowej jedenastce. Ja to założyłem od pierwszego treningu. Już w poziom gierki między sobą graliśmy grę chyba 7-7. To już był dwa razy wyższy niż na tym sezonie na jakiejkolwiek gierce. Więc to było od razu widać, od razu było czuć. Sam musiałem się zaangażować jeszcze bardziej niż w poprzednich treningach w tamtym sezonie. Trzeba było dać z siebie 120%, bo inaczej by się wyglądało blado na ich tle. Więc zdecydowanie widać ten wyższy poziom i widać chęci. Czuć, że na każdą pozycję praktycznie jest po dwóch z trzech zawodników.
wiadomo, ten skład się mniej więcej wyklarował, mniej więcej wiemy, kto wyjdzie w pierwszym składzie na pierwszy mecz ligowy, ale tutaj jest troszkę inaczej niż w tym sezonie, bo tutaj już od razu zawodnicy pukają. Pewnie częściej będziemy szybciej schodzić z boiska i lepsi zawodnicy za nas będą wchodzić i prędzej będą pokazywać, że też zasługują na swoje miejsce w składzie, więc odpowiedź tak, zdecydowanie to widać. Czujecie się dobrze przygotowani? No, uważam, że tak. W ogóle bardzo dobrze wyglądaliśmy w sparingach, nawet z wyżej notowanymi rywalami. Środowy sparing też mi się bardzo podobał, gdzie super presowaliśmy, oddawaliśmy mnóstwo strzałów, też z wyżej notowanym rywalem, więc uważam, że jesteśmy bardzo przygotowani. Ja sam się dobrze czuję, więc podejrzewam, że cała reszta, która trenuje, tak naprawdę wszyscy trenujemy, są przygotowani podobnie, więc czujemy się mocno. Zdecydowanie. Jest okazja zadać także pytanie prezesowi, panu Józefowi Lewandowskiemu. Proszę bardzo. Cały czas Patryk Lewandowski jest tym, który będzie do wolnych podchodził? Czy już tam z tych nowych zawodników ktoś zabiera się tam? Myślę, że Kevin De Bruyne, czyli Andrzej Juszczyk będzie chciał podejść, ale będziemy się dogadywać. No ja jestem taki, że nie będę chciał za często oddawać, ale podejrzewam, że Andrzej też. Myślę, że obaj wykonujemy bardzo dobrze ten cały fragment gry, więc na pewno się dogadamy. Czuć między mną, a nim moim zdaniem dobry feeling, więc dogadamy się. Jak będzie jednemu wychodziło, no to też nie będzie rozwijać, myślę, w trakcie meczu. Dobrze. Czasami tak się jest, że przed sezonem wszystko wygląda dobrze, a potem jeżeli coś się sypie, czy wy się nie boicie tego, że trochę ten balon jest mocniej napompowany niż w sezonie, bo wymagania są wobec was po prostu dużo wyższe. I ja rozumiem, że na treningach się czujecie dobrze, ale potem trzeba wyjść na mecz i zapomnieć o tym, co było dobrego na treningu, tylko po prostu zrobić swoje na boisku. Znaczy ja się cieszę, że ten balon, jakby pompowanie balonika wróciło, bo wcześniej, oprócz tego sezonu, to w Gryfie to był standard. Odkąd tutaj byłem, odkąd debiutowałem chyba w 2015 roku, to był standard, że my po prostu każdy mecz musimy wygrywać i jak przegramy jeden mecz czy dwa mecze z rzędu, no to już się robi źle bardzo. I czuć było to w szatni, że jest duża presja. Więc ja się cieszę, że ta presja wróciła i to pompowanie balonika, bo w takim mieście jak w Słupsku, to w czwartej lidze to powinno być to pompowanie balonika, powinniśmy być w ogóle ligę wyżej, więc my się musimy nauczyć z tym żyć. Była presja w poprzednim sezonie troszkę inna, bo musieliśmy uciekać, a nie gonić, ale na odwrót. Musieliśmy... Więc cały czas żyjemy z presją. No, tak naprawdę z sezonu na sezon cały czas żyjemy z presją, tylko w tamtym sezonie była troszkę inna i nie wyobrażam sobie grać sezonu bez żadnej presji. Takie były standardy i chcemy, żeby te standardy cały czas były, sami się będziemy nakręcać i wy nas możecie nakręcać i powinniśmy być z tego rozliczani. Tak uważam. Dobry prezesa, pytanie mam. Prezentacja drużyny w ostatni weekend to jest też sygnał dla kibiców, że na nich czekacie. Widać, że jest tego sportowego, dobrego, gryfowego fermentu coraz więcej w mieście i widać, że ludzie czekają i chcą was oglądać. Tak, no przede wszystkim nie robimy tego dla siebie. Robimy to dla wszystkich, także tutaj dla miasta i dla kibiców. No, integracja z kibicami no to jest coś wspaniałego, także oni też muszą czuć się jednością, takim 11-12 zawodnikiem drużyny. Fajnie jak są z nami, fajnie jak wiedzą dużo o nas i mogą to dotknąć, nie tylko w telewizji. Także wydaje mi się, że takie integracje i to, co my robimy dla nich, to oni też muszą to odczuć. Nie? I musi to przyciągnąć, bo bez nas nie ma ich, a bez nich nie ma nas. Także tutaj gra bez kibiców, no niektórzy się przekonali już na naszym rynku tutaj, że to się nie da. To jest, tak jak mówię, 12 zawodnik i fajnie, jak on jest blisko nas. Czujecie, że kibice są blisko was? Tak, czujemy jak najbardziej. No, co chwilę same spostrzeżenia, nieraz nawet na ulicy, nieraz przychodzą na trening kibice popatrzeć, porozmawiać. Wczoraj też byli zresztą, też była przemowa, chcą natknąć też zawodników, bo to jednak jest, chcą się zespolić z tą drużyną. Także to nie jest tylko, że kibice są na żylecie, na młynie i są osobno. Nie, to ma być jedność. Mamy iść w jednym kierunku, także idziemy na pierwszy mecz. My idziemy, zawodnicy idą wygrać ten mecz, na boisku wywalczyć te 3 punkty. Oni jadą tam popatrzeć na to, być blisko i zarazem uczestniczyć w tym i pomóc dopingiem. Także to mamy jeden wspólny cel. Prezesie, finanse. Jak to w tej chwili wygląda? Czy to, że wywalczyliście sobie to utrzymanie i to w dobrym stylu, trzeba powiedzieć, w ostatnim meczu,
bo i był nacisk ze strony kibiców i widać było, że zawodnicy wyszli naprawdę napompowani tak pozytywnie. Czy to się przełożyło jakoś na rozmowy biznesowe, czy możecie powiedzieć, że jesteście gotowi finansowo do tego sezonu w 100%? No, cały czas nacisk kładziemy duży na finanse i zakładaliśmy to, no nie zakładaliśmy, że będzie taki ciężki okres poprzedni sezon, runda i że będziemy musieli naprawdę dużo walczyć, żeby się utrzymać i to stres i to wszystko, to, co z tym się wiązało. Ale zakładaliśmy sobie jedno, że jeżeli już się trzymamy, co oczywiście wierzyliśmy, to był nasz cel, ale jednak z tyłu głowy gdzieś tam nie zawsze to wychodziła ta wiara, bo ktoś podpowiadał, ktoś tam nam nawet źle wróżył. I założyliśmy sobie to, że postaramy się, żeby te finanse pomogły nam osiągnąć kolejny cel. Także tutaj dobry flow się robi między nami, między miastem. Część sponsorów też już zaczyna do nas małych indywidualnych staramy się przekonać. Widzą pozytyw przede wszystkim, tak? Że coś się dzieje dobrego, że widać te zmiany korzystne dla klubu, dla miasta także. I otwarcie my wszystko mówimy, że pracujemy tu za darmo jako zarząd. Każda złotówka, która jest zainwestowana w klub, nie jest defraudowana. Mamy wszystko przejrzyste, także jak ktoś będzie kiedykolwiek chciał zadać pytania, to mamy księgowość, która to prowadzi. I wszystkie pieniądze, które trafiają, są rozliczane, idą stricte na klub. Tak jak już sobie założyliśmy, że będziemy pracować do pewnego etapu za darmo i ten etap się jeszcze nie skończył i mam nadzieję, że jeszcze ruszymy też w miasto, liczę na to, że ludzie się otworzą, bo jednak można sobie zbudować fajną markę, zrobić fajną reklamę przy klubie, który gdzieś się pojawia na naszym województwie, na meczach, na banerach, na social mediach też, które dobrze prowadzimy. Można się wypromować, także tu wydaje mi się, że jak ktoś dobrze sobie to przeliczy i może zawrzeć z nami umowę, odliczyć sobie te 150% jeszcze od podatku, to też jest jakiś wspólny sukces, tak? To coś, co my dajemy, a nie tylko żądamy, także coś dajemy w zamian i wydaje mi się, że tutaj na razie nie widzę zagrożenia finansowego. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. I teraz czas na pytania od kibiców. Bardzo proszę. Pan Łukasz Jaworski pyta. Jakie są plany w kwestii gry juniorów w centralnej lidze juniorów? To może ja jako dyrektor akademii. W tej rundzie nasz starszy rocznik 2010 przygotowuje się do tej walki, tak więc musimy poczekać. Wierzymy bardzo mocno, bardzo chcemy, żeby w Słupsku była centralna liga juniorów, bo mocna akademia to mocny pierwszy zespół, ale tak jak powiedziałem, jest to proces i potrzebujemy trochę czasu. Mam kolejne pytanie od kibica. Pan Tomasz Kowalczyk pyta, kto będzie najgroźniejszy w walce o awans? Czyli konkretnie kto zajmie drugie miejsce? Myślę, że to też do trenera. Przede wszystkim my z dużą pokorą podchodzimy do każdego rywala i z szacunkiem. Nie chciałbym mówić, kto dzisiaj będzie walczył, bo naprawdę każdy zespół, który jest przed pierwszym meczem, wydaje mi się, że ma jeden cel, chce wygrać każdy następny mecz. I tak jak powiedziałem, z pokorą i z szacunkiem, poczekajmy. Myślę, że to po 5-6 spotkaniach gdzieś się wszystko wyklaruje i wtedy będziemy mądrzejsi. Pan Marek pyta, czy jeżeli po rundzie jesiennej pojawi się szansa na wywalczenie wiosną awansu, to czy w takiej sytuacji klub planuje w przerwie zimowej dalsze wzmocnienia składu? Czy jest rozważana taka opcja, czy nadal będziemy grali jesiennym składem? Znaczy to pytanie podzielimy może na dwie części, ja powiem odpowiedź pierwszy. Wierzę i ufam tym zawodnikom, których mam. Wierzę w ich umiejętności i nie skupiam się na transferach zimowych. Dla mnie w tym momencie oni są najważniejsi i tak jak powiedziałem, wierzę bardzo mocno w ich umiejętności, a co do jakichś wzmocnień, to nie, może prezes wie coś więcej. Na tą chwilę, tak jak trener powiedział, pierwsza runda pokaże wszystko. Nie możemy tutaj już mówić o jakichkolwiek wzmocnieniach, nie wiedząc, gdzie będziemy. Także to jest takie przyszłościowe pytanie. Wydaje mi się, że nikt nie zna odpowiedzi na nie. Czy istnieje
taka techniczna i organizacyjna możliwość, że gdy stadion zostanie już ukończony i w całości oddany do pełnego użytkowania, aby do Słupska sprowadzić jakiś klasowy klub z wyższej ligi na mecz promujący piłkę w mieście. Wiadomo, że terminy są napięte, ale jest czas przed każdą rundą wiosenną czy latem, przed każdym rozpoczynającym się sezonem. Taki mecz mógłby zostać rozegrany z okazji na przykład rocznicy powstania klubu, czy na przykład z okazji rocznicy jakiegoś meczu Gryfa w Pucharze Polski. Może ja odpowiem na to pytanie, bo akurat jest mi najbardziej znane i wprowadzone już w życie. Wczoraj podpisaliśmy pismo wspólnie z panią prezydent, z panią dyrektor Agnieszką z Sosiru, które trafiło do rąk na maila. Oczywiście opinią trafi pocztą też do prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, pana Michalskiego. Wytypowaliśmy pismo o pomoc w zrealizowaniu właśnie meczu na inaugurację stadionu. Myślimy tutaj, też padały pytania, na ile miejsc. Myślę, że tutaj będziemy optować na jakąś reprezentację juniorską. Nie wiemy jeszcze, jak to się złoży, ułoży, ale w każdym razie już pierwsze kroki zostały poczynione. Wiadomo, że pół roku wcześniej musieliśmy to zrobić, mamy troszkę więcej czasu na wprowadzenie tego, ale już prezes pan Michalski, mam nadzieję, nam tym pomoże. Dziękuję. Kolejne pytanie. Paweł Stachowiak pyta. Pytanie do trenera. Kto z obecnego składu zrobił jak na razie najlepsze wrażenie? Tu część pytań powiela się z pytaniami, które już padły zadane wcześniej przez przedstawicieli mediów. I drugie pytanie, czy jest pomysł grania Słowińskim i Stasiakiem jednocześnie? Na pierwsze pytanie, w ogóle pozdrawiam Paweł. Na pierwsze pytanie bardzo ciężko jest odpowiedzieć, bo tak jak też Patryk mówił, naprawdę to, co się dzieje na treningach, to jest coś niesamowitego i bardzo dużo umiejętności. Każdy zawodnik jest mocny w jakimś innym elemencie. Ciężko jest tak naprawdę każdego porównać jeden do jednego. Ma ktoś, no nie wiem, nie jest to na pewno łatwe, ale przez to, że jest to taka wybuchowa mieszanka, może powstać fajny zespół i tutaj nie chciałbym w tym momencie nikogo wyróżniać, bo ci chłopcy naprawdę bardzo mocno pracowali, ciężko pracowali w tym okresie przygotowawczym i wszyscy zasługują na szacunek i wielkie brawa. Drugie pytanie było, możesz przypomnieć? Czy jest pomysł na granie Słowińskim i Stasiakiem? Czy jest pomysł na granie tymi dwoma napastnikami? Mało tego powiem, czy jest pomysł na granie Fabianem, Łukaszem i Miecznikowskim, tak? Bo to jeszcze tutaj kolejny napastnik, który wróci, ale również Wiktor Ciechański czy Przemek Rusiecki. Czy jest pomysł z graniem nawet trzema napastnikami? Tak, jest pomysł z graniem trzema napastnikami, ale to każdy z nich musi udowodnić to na treningu, że jest gotowy na cały mecz. Sezon jest długi i każdy z nich dostanie na pewno szansę. Ja się cieszę, że mam taki ból głowy. Dziękuję. Tu kolejne pytanie do prezesa. Marcin Bartos pyta, na jak długi czas są podpisywane kontrakty z nowymi piłkarzami i czy klub ma zabezpieczenie finansowe w razie awansu, czy to tylko takie czcze gadanie? Kontrakty są podpisywane na rok lub dwa, także to wszystko w zależności od zawodnika. Nie wszyscy są objęci kontraktami, większość są młodzieżowcy objęci tą formą płatności. Także braliśmy to pod uwagę, zawierając te kontrakty, także tutaj nie ma się czego bać. Dziękuję. Tutaj bardzo aktywny w pytaniach jest Marek Grybsłupski. Kolejne pytanie od Marka. Teraz w założeniach klubu jest walka o awans do trzeciej ligi. Jak się nie uda w tym sezonie, to być może w przyszłym da się to zrobić. Sam awans będzie już dużym sukcesem. Dla mnie chodzi jednak o coś zupełnie innego. Czy klub ma jakieś konkretne plany na najbliższe kilka lat? Czy po ewentualnym awansie jest jakaś szansa na wzmocnienie finansów i dojście w sprawach finansowych i sportowych do tego, aby ta trzecia liga przez najbliższych kilka sezonów była już taką normą minimum dla Słupska? Byśmy mogli spokojnie grać w trzeciej lidze i nie martwić się o brak funduszy i sportowego potencjału. No, pytanie typowo przyszłościowe, ciężko na nie odpowiedzieć, ale wiadomo, że chcielibyśmy, każdy by chciał, żeby tutaj w Słupsku, w tym mieście była co najmniej druga liga, a może i wyżej, aczkolwiek no, my dopiero ledwo podnieśliśmy się przed spadkiem do okręgówki,
I te plany niestety muszą się trochę przełożyć i jeżeli faktycznie damy radę awansować do trzeciej, a środki, finanse pozwolą nam iść dalej, to na pewno nie będziemy się zatrzymywać. Aczkolwiek no, sami tego nie zrobimy. Tu potrzeba ludzi, rzesze ludzi, trzeba sponsorów, trzeba ludzi, którzy kochają piłkę, kochają miasto, chcą się integrować przede wszystkim. Jeżeli tacy ludzie się pojawią, bo zapewne są tacy ludzie, którzy po prostu mają nadmiar pieniędzy, nie wiedzą co z tym zrobić, ale może jeszcze piłki nie kochają, aczkolwiek my możemy dać tą, możemy spełnić ich marzenia. I sami wiemy z autopsji, że niektóre kluby mają duże zastrzyki pieniędzy, ktoś gdzieś się obudzi, ktoś gdzieś pokocha tą piłkę i postawi sobie jakiś cel i te kluby idą do góry. Także to zawodników zasiężnych możemy w każdej chwili mieć, tylko to kwestia pieniędzy. I na razie skupiliśmy się na tym celu, który nam pozwoli walczyć o awans, ale chcemy to zrobić z naszymi ludźmi, z naszymi zawodnikami, którzy byli z nami na dobre i na złe, którzy opuścili ten klub z różnych powodów, powrócili, bo są stąd, po prostu są Słupczaninami i chcą grać dla nas, dla miasta, dla rodzin swoich, dla dziewczyn, dla koleżanek, dla babci, dla mamy, którzy chcą grać przy trybunie, która będzie ich dopingowała. Nie chodzi teraz o to, żeby nabrać najemników przysłowiowych, oczywiście nie obrażając nikogo, i próbować zrobić coś wyżej po to tylko, żeby zrobić. Jeżeli chcemy coś zrobić, zróbmy to razem. Nie po to teraz mamy bardzo dobrą akademię, gdzie będziemy kształcić dzieci, będziemy próbować swoich zawodników wypromować, nauczyć gry, bo jeżeli to przełożymy w dalekim czasie, to za 2-3 lata to ci zawodnicy z akademii zasilą nasze szeregi. Będziemy mieli dalej swoich ludzi, którzy będą chcieli walczyć wyżej. Także można to zrobić. Oczywiście, panie Marku, cel jest fajny, istotny. Będziemy chcieli to zrobić, tylko nie za wszelką cenę. I kolejne pytanie od Marka. Czy jeżeli rezerwowy zespół zdołałby ewentualnie zająć pierwsze miejsce w lidze okręgowej, jest jakaś szansa na zgłoszenie go do rozgrywek czwartej ligi? Wiem, że jest to możliwe tylko w przypadku awansu pierwszej drużyny, ale takiej sytuacji nie można wykluczyć. Czy w ogóle klub rozważa taką ewentualność? Priorytetem jest pierwszy zespół, to oczywiste, ale czy rezerwy są też brane pod uwagę? Jeżeli nam tylko środki finansowe pozwolą, jak najbardziej, bo to będzie też dla nich awans, tak? Także ci, którzy walczą w okręgówce, to są chłopcy, którzy też będą poniekąd zasilać pierwszy zespół. Także tutaj oni też się rozwijają dzięki pierwszemu zespołowi. I ci z pierwszego zespołu, jak będą mieli słabszą formę, trafią też do rezerw. Także to jak najbardziej dla nich to będzie wielki zaszczyt pograć na stałe w czwartej lidze. Jeżeli będzie taka możliwość, to automatycznie możemy się przenieść pierwszy zespół do trzeciej drużyny, do trzeciej ligi, a rezerwy do czwartej. I wtedy ten poziom też będzie wyglądał lepiej w mieście. Dziękuję. Jest jeszcze pytanie Marka do kapitana Patryka Dąbrowskiego. Kapitanie, ile strzelisz w nadchodzącym sezonie tych cudownych bramek ze stałych fragmentów gry? Wiem, że wygrywa cały zespół i nieważne kto strzela te bramki, ale kibice przychodzą między innymi właśnie po to, aby oglądać te niesamowite gole. Już troszkę podobne pytanie padło, no mam nadzieję, że jak najwięcej. Mam nadzieję, panie Marku, że już w sierpniu zobaczycie na zielonej taką bramkę jak Słoniczanką. No cóż mogę więcej dodać. No, będę trenował ten element, żeby był jeszcze lepszy i żebym strzelał tych bramek jeszcze więcej. Mam nadzieję, że razem z Andrzejem, bo pewnie będziemy się tym dzielić, będziemy strzelać dużo ładnych bramek. Myślę, że wyczerpaliśmy temat zarówno pytań od mediów, jak i pytań od kibiców. To ja jeszcze, jeżeli mogę. Proszę bardzo. Do pana prezesa. O właśnie tę część naszego spotkania, czyli pytania od kibiców przez media społecznościowe. Czy po meczach, na konferencjach, po każdym meczu też kibice, którzy tutaj się nie zmieszczą przecież, też będą mogli w ten sposób z wami się kontaktować i zadawać pytania i też będziecie tak odpowiadać? Jeżeli ta forma się przyjmie, i tylko nie wiem jak to zrobimy, bo jeżeli będzie chwilę po meczu, kibice będą mieli pomysły, czy nie wiem czy zdążą napisać. Aczkolwiek jak zdążą napisać szybko przed konferencją jeszcze pytania, to jak najbardziej będziemy mogli udzielać. Nie mam więcej pytań? Dziękuję bardzo i widzimy się na pierwszym meczu w Słupsku już 12 sierpnia. Tutaj przy ulicy Zielonej. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękujemy, zapraszamy.